Ewangelia to dobra nowina. Każda Ewangelia. Ta codziennie odczytywana w Kościele. Ta, do której możesz sięgnąć w każdej chwili dnia. Zawsze to dobra nowina, dobre słowo od Boga. A dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa, które dobrą nowinę wyrażają chyba najlepiej. Nie bój się. Słyszy to Józef, który jest pełen rozterek, bo Maryja nagle znalazła się w ciąży. A to oznacza wielkie problemy. To groźba zniesławienia jej i całej rodziny. Józef, sprawiedliwy, wierny Bogu, zastanawia się, co z tym zrobić i otrzymuje we śnie odpowiedź, aby się nie bał, aby przyjął tę sytuację, bo ona jest całkowicie wpisana w Boży plan. To sam Bóg przychodzi w tym dziecku. Nie bój się. To jest słowo także do Ciebie. W Twoich dylematach, pytaniach i troskach. W Twoim pytaniu, gdzie jest Bóg, kiedy tyle dzieje się wokół cierpienia. Gdy jest wojna, problemy ekonomiczne, głód, rozmaite podziały między ludźmi. Nie bój się. Jezus przychodzi. Trzeba dać tylko trochę zaufania przy całym bagażu naszych wątpliwości, które są nieraz bardzo wielkie. Ledwie odrobinę, jak ziarno. Nie bój się. On przychodzi bardzo dyskretnie, jak to małe dziecko, także do Twojego życia. I nieważne, jak wygląda stan Twoich świątecznych przygotowań. To nawet nieważne, czy będzie 12 potraw, czy podłoga będzie umyta we wszystkich zakamarkach mieszkania czy domu. On i tak przychodzi. On i tak przyjdzie. Nie bój się. W sposób, którego może Ty nie przewidujesz, przychodzi do Twojego życia i towarzyszy Ci. W każdej sytuacji. Bo to małe dziecko, które rodzi się w Betlejem, później weźmie na siebie krzyż. Pozna cierpienie do samych jego granic. I to jest właśnie Boże Narodzenie, do którego się przygotowujemy. Nie tylko piękne kolędy i opłatek, ale świadomość, że Bóg zna mnie na wskroś w każdej sytuacji mojego życia. Nie bój się.